Uczą się pływać, poznają tajniki jazdy konnej, zasady gry w tenisa ziemnego, łucznictwa, biorą udział w zajęciach lekkoatletycznych czy wreszcie wspinaczkowych. To uczestnicy sportowych półkolonii, których organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. Zajęcia kierowane są do 3 15-osobowych grup dzieci w wieku od 7 do 12 lat. W każdy wtorek, środę i czwartek odwiedzają zlokalizowane przy ulicy Czarnowskiej Centrum Wspinaczkowe, gdzie w dawnym kinie Romantika czeka na nich moc atrakcji i niezapomnianych przeżyć. Dzieciaki mają możliwość spędzać tutaj czas, dwugodzinny czas na zorganizowanych zajęciach, gdzie uczą się wspinaczki, podstaw wspinaczki, gdzie doskonale bawią się na huśtawkach, na różnego rodzaju zjazdach tyrolskich, technikach linowych. Wspinaczka jest bezpieczna. Dzieci są asekurowane przez uprawnione osoby. Dodatkowo przy każdej ze ścianek ułożono specjalne materace. W grupie uczestników zajęć obok debiutantów znaleźli się również ci, którzy łyknęli już wcześniej bakcyla wspinaczki. Na wspinaczce byłem pierwszy raz, no i bardzo fajnie się wchodzi, schodzi. Czy coś szczególnie trudnego było tutaj w tym elemencie wspinania? Na pewno jak się wchodziło na samą górę, to się te takie kamienie robiły coraz mniejsze i ciężko było wejść wyżej. Pierwszy raz się wspinałem na tym obiekcie, ogólnie się już wspinałem na ściankach wspinaczkowych, ale to był pierwszy raz na tym obiekcie. Jest to bardzo fajne przeżycie, spodobało mi się tutaj bardzo i nie jest to straszne. Na obiektach Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego GEMIK na Pakoszu prowadzone są zajęcia z tenisa ziemnego. Dzieci nie tylko poznają przepisy tej dyscypliny sportu, ale również uczą się kilku podstawowych elementów techniki. Każde dziecko, które wychodzi z naszych zajęć po półtora godziny, takie uproszczone przepisy gry w tenisa jest w stanie poznać i jest w stanie nauczyć się trzech podstawowych uderzeń. Okazuje się, że te dzieci zdolniejsze grają więcej, bo robią to po prostu intuicyjnie i na koniec takiego półtora godzinnego spotkania rozgrywają ze sobą mecze tenisowe na małych boiskach, skrócone mecze tenisowe. Półkolonie sportowe zostały zorganizowane przez kielecki MOSiR po raz pierwszy. Z uwagi na ogromne zainteresowanie w kolejnych latach zajęcia będą kontynuowane.